Cześć, z tej strony Piotrka, Bitter Mini Figurki, a dzisiaj spotykamy się z kolejną recenzją hełmu na naszym kanale. Ja musiałem tak to ustawić, ponieważ po prostu bardzo ciężko byłoby to tak pokazać. Z drugiej strony pudełko hełmu Darth Vadera prezentuje się w następujący sposób. Jest tutaj pokazana wersja klockowa oraz w realnym życiu. Pudełko jest naprawdę sporych rozmiarów. To również jest zestaw mojego brata. Dziękuję za użyczenie do recenzji. Dobra, otwieramy to. Tutaj nie wiem, ile mamy się spodziewać naklejek. Mam nadzieję, że jak najmniej. Oby. Ile tutaj tego klocka jest? Opatrzcie, jak ładnie to się tak ułożyło. No ale wiecie co? Szok. Tak się prezentuje instrukcja. No i cóż, mój brat idzie sobie to budować i spotykamy się na gotowej recenzji. No więc tak. Hełm Darth Vadera się prezentuje naprawdę bardzo dobrze, ale powiem wam, on jest ciężki. Wezmę trochę ten nadruk na bok, nim się zajmiemy trochę później. Sama głowa. Ona jest bardzo tutaj wystudowana, no. No tak to jest, tutaj jest trochę wytajlowane, ale to też tutaj nic nie zmienia. Sam wygląd, to tak jakbym wam postawił, to od razu byście wiedzieli, że to jest Darth Vader. Ma nawet tutaj takie ruchome uszy, w cudzysłowie oczywiście. Naklejki, no, są, jak się tutaj prezentują te dwie. Nie wiem, gdzie są inne, ponieważ to nie ja budowałem, tylko mój brat, ponieważ jak to... A, tutaj jeszcze jest, moi drodzy, naklejka. To niestety nie jest nadruk na tym przemalutkim klocuszku. A, tutaj jeszcze od dołu jest taka siatka, co by mógł przez nią oddychać. Nie wiem, co tutaj to ma symbolizować, te szare, malutkie elemenciki. No jest on czarny, jest naprawdę bardzo dużo tych czarnych elementów, choć w środku, moi drodzy, tak jak to widzieliście, ajajaj, ajajaj, no czemu tutaj jest szary? No, widzicie tam jeszcze jakieś czerwone, zielone, nie, moi drodzy, to powinno być już czarne. Tak być nie może, ja składam zażalenie firmie LEGO, niech oni przestaną nam wciskać tyle kolorowych klocków. Sam nadruk zobaczcie, on jest naprawdę piękny, to nie jest żadna naklejka. Darth Vader oczywiście, tam jeszcze jakieś logo, Lucasfilm najprawdopodobniej, to chyba od Lucasa, no. LEGO, Star Wars, na pewno tutaj każdy będzie wiedział, że to jest Darth Vader jeszcze z tą... z tym plejtem, no to po prostu nie da się go pomylić z nikim innym. Dziękuję wam za dzisiejszą recenzję tego hełmu i widzimy się w następnych odcinkach, na pewno nie gorszych. Cześć!